Siema, siema, jestem Ryan Jeep, to jest koniec z naszej serii Podwórko Kolonisty. Za mną oczywiście jest Krzysztof. Siemano. Siemano. Są też widzowie na czacie, witam wszystkich serdecznie. I dzisiaj bardzo fajny odcinek, bo słuchajcie, dostałem przed chwilą telefon, że gość się ze mną na temat tego zdorka porozmawiać. W końcu odezwał się, także super sprawa. Jak widzicie, stoi tutaj masy przed nami i Krzychu przy masajku, bo Krzychu tam tylko powiedz, co się będziesz robił, a ja powiem, co ja będę robił, może zamiast tak tłumaczyć każdemu, to ty też coś powiedz. No co, dzisiaj będzie szybka należuba, nie? No, po kukurydzy dzisiaj. Tak, Krzychu też wybił sobornik ogólnie na pole. No i teraz tam sobie będzie talerzało, żeby tym skop mi porozbijać, bo jest jeszcze sierpień, a my chcemy tam zasiać rzepak. Tak nam teraz w tym roku wychodzi rzepaczek w tamtym miejscu, więc chcemy tam rzepak walnąć. No i Krzychu musi mi trochę ten obornik i te wszystkie łodygi po to środowisko po kukurydzy przemielić. Nie? Ściąć. A ja potem. Proszę serdecznie. Ja potem oczywiście jadę, znaczy ja teraz jadę dogadywać z gościem temat tego zdorka. Jeżeli się nie dogadam, to po prostu biorę sobie 16 i podczepiam zestaw uporowosiewny, ten stary, i będę siał sobie rzepak. A jak się dogadam, to może będzie nowym nabytkiem. No zobaczymy, nie? Już pewnie wiecie na odcinku na miniaturce, co się stało, ja jeszcze nie wiem, więc dobra, Krzychu. To co, tyleś tam ogarniać, to masz ogarniać, a ja no, jadę. Do krowy jeszcze, nie? Ej, wezmę sobie twojego Golfa, dobra? Bo u mnie tam coś nie chce palić ten Mercedes. Tylko nie zarysuj. O, oczywiście, no Krzysiu, co ty? Ja zaraz. Wiem, gdzie mieszkasz. No, o, tu właśnie widzicie, już mamy przygotowane nasiona pod rzepak, to jest super sprawa. Dobra, siadamy sobie do Golfa, K1, siema. No niestety mój Merc stoi, troszkę ma lekutko awarię, coś w rozruszniku chyba nie trybi. A, to... Dobra. Ole tu ma bajery, panie. Ty, nie wiem, bajeria, to jednak... jednak velur. Dobra, to nic. Zatankuj mu? Zatankuję mu, spokojnie, no. To się nie martw, dobra. Wódku, jak zaraz im obramy, to padnę chyba, nie? Pusto? Pusto. O! Dzięki, ale ja tą stronę jadę. Dzięki, dzięki, nie widzisz kierunku wskazu? Dzięki, dzięki. Ale ci mili ludzie tutaj są, dobra. Powolutku sobie ruszamy. Tak, też nie chcę przekraczać prędkości za bardzo. I też Krzychowi, żeby nie porysować, to pojedziemy górą, nie? Troszkę na około dłuższą drogą, ale... nie będę się po polach tłuk, nie? Będzie lepiej chyba. Pozdrawiam, pozdrawiam jak najbardziej was wszystkich również tutaj, którzy są. Dobra. Mam nadzieję, że się z Chłopem dogadamy w miarę. Bo ja oczywiście rzuciłem mu cenę 50 tysięcy. Bo on tam wystawił go za 52 tysiące. Oczywiście nas trochę tak, może być, pogonił z gospodarstwa swojego i powiedział, że jak będzie wiedział, czy chce sprzedać, czy nie sprzedać, czy nie chce sprzedać, to da mi znać i zadzwoni. No i mówił, że panie przyjedź, dogadamy się, nie? Bo już ma informację, znaczy no, dał mi informację, że jest już jest gotowy na handel ze mną, ale zobaczymy też, ile będzie dawał, nie? Bo jak będzie dawał te 52 tysiące, to trochę, no dużo jednak, nie? Ja bym chciał tak, no, z te 50 tysięcy, żeby było 2 tysiące, to nikomu by się przydało oczywiście tutaj do naszego gospodarstwa. Zawsze jakaś kasa, wiecie, dwa koła, nie? To jednak jest sporo, no ale zobaczymy. Okej, okay, już sobie to wjeżdżam do niego. Miejmy nadzieję, że coś się da się uda tak zrobić. A jak nie to mówię, bierzemy po prostu 16 i tyle, najwyżej znajdziemy sobie jakiś inny ciągnik, nie? Bo mi się nie pali tak specjalnie z ciągnikiem, jest po prostu fajna okazja, bo sąsiada to można by kupić, nie? Cześć, Przemu, witam. Okej, okay, jestem już tutaj. Czekaj sobie, może cofnę. O, jest. Czekaj, może wysiądę. No, dzień dobry, dzwoni pan cię do mnie, o, że dzień dobry. Miałem przyjechać w sprawie zatorka. A, stary ciągnika, dobrze, już otwieram. No. Dobra, ja już tu wjadę sobie zaraz, zaparkuję elegancko. Okej. Okay. Gdzieś tu wsiądę. Ty, w ogóle właśnie, bo ja wziąłem Golfa, a potem co będzie, jak Krzychowi tego Golfa jakoś sprowadzić, nie? Ale to zaraz ogarniemy. Nadzwonię, to potem po Krzycha przejdziemy te wydwuki i ogarniemy sobie. Wiecie co, może stanę sobie, skoro tak na razie to będzie ten... Skoro tak na razie... Może nie zarysuję. O, olbiskowany było! Jezu, Krzychu, to mi zaraz... Tylko trupił tu. Dobra, gasimy. Tak blisko, dobra. Okej, idziemy do niego. Dobra. Ja widzę, że pan zmienia te samochody po jakie rękawiczki. Nie, to jest... To kolegi golfik, nie? Bo mój tam za nie mógł trochę. Więc no, właśnie propos tego, że mój golf za nie mógł, to... Mam nadzieję, że to pan też jakąś fajną cenę tutaj rzuci za tego zdorka, no bo... trzeba też remont schodzić trochę, wie pan jak to jest, kasa się zawsze przyda. No dobra, dzwoni podobnie w sprawie tego zdora, więc ja, jaki jest werdykt? Co będziemy robić? Dogadujemy się, czy raczej mam sobie jechać albo coś? No jakby jechać przyjechałem, więc raczej coś pan chce chyba ode mnie. No panie,
że panie z tej naszej wioski, nie? No też tak sobie pomyślał, że maksymalnie zajdę 51 tysięcy, ale panie, teraz pan się dobrze zastanów. Zobaczyłem, czym pan przyjechał. No. I teraz jest pana okazja. 50 tysięcy mogę spuścić, nie mniej. Ale za ale... to cudo jeszcze. Pan chce pan 50 tysięcy za Zetora, jak w ogłoszeniu, znaczy wystawia pan za 52 tysiące. I chce pan za te 2 tysiące mniej furę za 50 tysięcy salonówkę. Dokładnie tak. No nie, no pan chyba jest jakiś niemożliwy. Nie no, tak to się nie dogadamy raczej. Dobra, słucha pan. A za 50 tysięcy? 51? No tak, jak pan chciał, no. No ja już, ja mam pieniądze, zaraz pan daje, zabieram Zetora, jadę od razu, wie pan, w pole. A pozwoli pan, za samochód odbierze kolega, bo on przyjdzie potem tutaj. On do kościoła idzie na majówkę, także on zaraz przyjdzie, nie? Naliczymy chyba pan na opłaty za ten post i wtedy. To wjadę przed bramę, stanę sobie, no nie. Albo stanę pod kościołem, no. No dobra, to co, dogadujemy się czy dogadujemy się, proszę pana. Krótka... Moja oferta, 51 tysięcy. No. Ostatecznie. No dobra, niech będzie, no i tak będę chciałem za 50 tysięcy, ale niech będzie, dobra, dogadujemy się. Ja już pan, to co? Rozumiem, że idziemy spisać umowę, tak? Ja tu zaraz mogę już wyjeżdżać, rozumiem, tak? Mhm. No dobra, no to co, no to prowadź pan do domu, tak? Idziemy. Do domu. Dobra, ale pan... otwarty. Widzę się wietrzy właśnie, no. Panie capi, jak z chaty jakieś, okej. Okay. Dobra ludzie, to słuchajcie. My idziemy spisać wszystkie umowy, co potrzeba. O, pan bardzo salam do mojego podobny. O, a tu kto, co to jest? A dobra, niech pan... gdzie tam pan zaglądasz? Dobra, nie będę wchodził. Nie będę wchodził, proszę pana. Dobra, dogadujemy się bliska, spisujemy umowę i zaraz lecimy, nie? No dobra, w takim razie trzymam pan kasę i co? Ja dziękuję za umowę. Odjeżdżam w takim razie, nie? Dziękuję serdecznie za handel. Mam nadzieję, że będzie dobrze służył. Ten ciągnik. Miejmy nadzieję, że jak najdłużej panu posłuży. Dobra. Wie pan co, tak przez chwilę myślałem, kiedy się zagadaliśmy, że pan taki straszny wredny jest, nie? Ostatnio takie... Będę posłany szczery, wywarł na mnie pan takie negatywne wrażenie, ale jednak w porządku pana... W porządku z pana chłopiec, nie? Ja nie wiem, o co panu chodzi, ale... Może tak mi się wydawało, nie wiem, no ale dobra. To dziękuję w takim razie. Zapinam się do środka i jadę, nie? Okej, okay. Tylko coś odpalę. Szerokie drogi, szerokie. No, do widzenia w takim razie. Do widzenia. W wieczku sobie jedziemy. Okej. Okay. Jakieś takie szosowe, albo załączymy sobie, o. Dobra. No więc na koło okno nabytkiem. Mam nadzieję, że krzyku tam odbierze tego golfa, nic mu nie porysuje. Ty, a jak... Kurde. A jak on po złości tego tysiaka porysuje mu golfa, albo coś im porobi? Krzyku tam je... Dojecie chyba. A może mam nadzieję, że nie jednak, ale... No nic, zobaczymy. No kurde, ludziska, w końcu w nowej kalibrze siedzimy. Znaczy fajnie w nowej maszynce sobie usiąść. Więc co, czekajcie, tylko ja sobie tutaj, o... Tak zrobię, takie fajne przejażdżki, żeby było, nie? No i elegancko. Golfa całego będzie stał... No ale wiesz, wiadomo, że postawimy niego. Raczej chyba nie będę na tyle głupi, żeby wymontować z golfa, nie? Chyba, nie? Wiem, jest wolne. Przejeżdżamy sobie. Fajny nówka ciągnik, znaczy nówka. No z tego co właśnie miał niedawno remont, więc tam wymieniał jakieś rzeczy i miał stawić dla siebie ten facet, ale jednak wiecie, sprzedał. A fajnie, kurczę, no bo to będzie dla nas taka alternatywa za MTZ-a, który był z nami, przypomnę, już od... kurde, 70... od 70 odcinków, nie? Także... spoko na pewno, nie? Że mamy taki tutaj traktor nowy. A MTZ oczywiście idzie na sprzedaż, już tam ludzie go... piszą, chwalą, kupują, więc zobaczymy, może niedługo... może niedługo już to będzie coś. Co to jest za Zetor? To jest Zetor 12045, nie? Więc on ma tutaj akurat 115 koni. Jest 10 koni tylko większy od naszego MTZ-a, ale o wiele silniejszy na pewno, nie? Bo sama masa tego ciągnika też już sprawia, że nie buja tak się na przykład jak MTZ, nie? Bo MTZ potrzeba obciążnika z przodu osobnego, a ten tutaj obciążnik ma. Zawsze można go zdjąć oczywiście, ale raczej nie będę go ściągał, nie? Czy można kupić MTZ-a? No odcinek był z tym MTZ-em, więc jeśli długo będziecie mogli tam sobie zobaczyć, jak to wygląda, nie? Ona u nas będzie trochę stał, ale to wiecie, nie? Okej, okay, dobra. Czym tu zajeżdżam? Czekajcie, z krzyku. Niż nie wyjechał? A co się stało tutaj? Myślałem, że tam... A może jeszcze ogarnę coś koło krówek tam, nie? Na razie on tam jest. Wiecie co? Ja sobie zaczepię go.
pod zestaw. Zaraz pójdziemy poszukać Krzycha. Damy sobie na luz jeszcze. Okej. Okay. Cena 100 tysięcy? No bez przesady za takiego gra ten Zeta. Wystawiamy go za 35,5, nie? Więc nie jakoś tam dużo specjalnych pieniędzy, ale no zobaczcie, nie? Kto nie widział poprzedniego odcinka, także może zobaczyć sobie teraz. W końcu maszyna u nas na gospodarstwie. Krystalek wpadł. No kurde, super sprawa. Ja nie ukrywam, że bardzo chciałem mieć coś za to na tej serii, wiecie? Tylko właśnie pytanie było 7.2.11 za późno, na pewno, i też bardzo oklepany. Jakieś te, które były wcześniej, to też tak trochę słabo. A ten no, naprawdę wygląda nieźle i myślę, że to się fajnie nam sprawdzi, nie? Okej, okay. Tylko zaczepimy. O, podniesiemy sobie ten zestaw. I nawet go nie buja. Myślę, że powinien pójść, nie? Skoro MTC dawał radę. A ten tutaj jest po prostu tylko tyle, że jest cięższy. Myślę, że jakoś powinien pójść, nie? Kasz to może być dumny? Oj, to jak? Oczywiście. Dobra. Nasypiemy się. Już mam full nasypany? Chyba tak. Dobra. Jest Krzychu, poczekajcie. Pójdziemy poszukać Krzycha. Koty je łażą, tu masakra jakaś. Ej, Krzychu, jesteś tam? O, halo. CB Radio coś łapie tam. Gdzie on jest? Halo. Ja jestem po Boże, tu te... Książki, że nasze wszystkie papiery dotyczące krów. A, bo ty w tym jesteś, w oborze, tak? U, no, w oborze. Chodź, zobacz, patrz. Siema. Elegancki porządeczek teraz będzie. Faktury jakieś tamtego? A, elegancko no. Poskładane segregatorki. No, jest super. No, elegancko. Chodź, zobaczysz, kupiłem w końcu. O, pokazuj. Przyjechał, bo ty jeszcze go nie widziałem w sumie, ale powiem ci, że naprawdę maszyna petarda. Tylko tysiaka zszedł, nie? A, słuchaj, ogólnie... Ja na swoim miejscu to bym zaraz, jak skończysz tego robotę, siadł po tego golfa, nie? Dlaczego? Bo ja się boję, cię na postakach go zostawi, nie? Chłop jakiś taki, oferował mi 2000 taniej i się golfa zostawił. Rozumiesz? Ja myślę, że mogę tak sobie na piechoty pójść, nie? O kurde, ty! Elegancki zytornik, nie? Panie, o, super elegancki, maszyna. Elegancki, ty, chłopie, zytur. No, mi się mega podoba w ogóle. Nie będzie trzeba przerejestrowywać tego, chłopie. No fajnie, bo to no. Skolni, wiesz, od sąsiada właściwie. Jak to w środku wygląda. Elegancko, wszystko porozglądaj się, no. Co, tu jest klima? Czy to jest klimat? Ja nie wiem, ja się nie znam. A ja wiem, czy tam jakieś radium. Albo nie, jest on jakieś na wiele, no. Cześć, a, to tu się podnosi, cyk, tak, jakiś wiatrak, jest to chyba włączenie wentylatora. Wyciarski tył, przód. Światełka. Dobra. O. To no, kłapnąć trzeba, no. Kłapnąć trzeba. Mogę się przyjechać? To wiesz co, ej, jedź na pole, dobra? Ja pojadę Masaya Maty, jedź na pole. No tam, gdzie dobra, na pole jadę wtedy. Dobra? Dziękuję, bo tam zrobić nie zahaczył. Bo tam stoją. Tak, tam stoją, no. A, nie stoją. Dobra. Ja też o, wbił wsteczny. Więc widzicie, Krzychu zabrał mi zetora, ale zaraz tak pojeździmy, nie? Zobaczcie, jak on działa w akcji. Mam nadzieję, że sobie daje radę, nie? Jest to ten Masaj i żwoła po prostu o pomstę do nieba, nie? Naprawdę, bo to jest straszna lipa z nim. Mam nadzieję, że niedługo uda się zrobić remont, ale po prostu mechanik nie ma w ogóle czasu, żeby go ogarnąć, nie? Jak tam poszedł? Matko jedyna. Więc oby się wszystko udało fajnie coś zrobić, nie? Można kupić? A co chcesz kupić od nas? MTZ jest na sprzedaż, nie? MTZ-cik jak coś. Dobra, zacząłem sobie na poletko. Okej. Okay. Otóż mówię, jadę tutaj, żeby sobie elegancko... O, miał tutaj. Bo Krzychu tu się będzie tam, wiecie, wałował, znaczy wałował, talerzował, a my będziemy działać tam, nie? Zaraz za nim będziemy robić, także spoczko. Dobra. No i jak tam? Nie, maszyna ci płodem jest. Fajnie, nie? A część tylko tych koni więcej ma od MZ-a, zobacz jaka różnica jest w ogóle, nie? No. Masakra jakaś jest. Dobra, siadaj, bo ja i tak muszę stać na ciebie czekać jeden przejazd, nie? A, no kurde, no tak, to ja czytam, ja sobie tu średnik ustawię wszystko, wiesz, pod ten rzepak, bo nawet nie wiem, ten, nie mam rozstawu ustawionego, nie? Muszę to wszystko się z tym ogarnąć jeszcze, jak to będzie. O, to czekajcie, ja sobie tylko tak zrobię, to żebym wszystko widział. Okej. Okay. Dobra, powolutku. Aha, bo no, biegów od ciula. 4 biegi do tyłu. Dobra, więc tak. Ty, ja tam zasypałem tego zboża? A to nie, tam dziwnego. Super razem chyba było i no. No właśnie widzę, nie? A ty już sypałem do końca. Myślałem, że jest full. No nie, dziura dziura wysiewnik, no. Albo ty, ja wiem co jest, bo ja nie zamknąłem tych kanalików całych, tych redlic, jak to się nazywa. Zaraz to ogarnę, czekaj pan. Myślę, no, zamykam, ale no roleplay, no zamknięty, dobra. Dzięki do Subarowski. Dziękuję serdecznie. Okej, okay, dobra. Ja to sobie jeszcze ustawię.
O, fajnie tego GPS-a, żeby wszystko trybiło jak trzeba. Dobra, ja tu sobie podjadę. W sumie wiesz co, spróbuj teraz podjechać, zobaczymy czy to siądzie, nie? Znaczy tak, silnik trzeba odpalić i przełączyć się na okej. Okay. O, więc rzepaczek będzie siany. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze szło. Sieje? Czy nie sieje? Sieje je, dobra. Jak tam idzie? Się wychylić do tyłu, trzeba się. O cholera! Jak to mocno zasiało. Ty my tu się miniemy? No chyba nie. A ty na GPS-ie jeździsz jak? Ale jaja. Ja mam 2,9 metra ustawiona, ty? Ja mam 3 metry. To weź na 3 metry, bo ty pewnie dałeś... Dobra, dajś do końca, dajś do końca. Dobra, dobrze. No, dawaj, dawaj, ja to poczekam na ciebie. No tak, bo ty dałeś 2,9 metra, a rozłożyłeś na 3 metry, nie? To wiesz co, to ja cofnę się i przesieję też to od razu. Dobrze, dobrze. Bo to musiałeś najpierw złożyć, potem wstawić metę na kontrolnik, znaczy na kontrol C, nie? No ja rozłożyłem go i potem ustawiłem. Tak? No. To weź sobie na 3 metry normalnie, bo on ma 3 metry, nie? A tak widzisz, że będziesz na zakładkę jeździł, nie? No właśnie widzę. No, dobra. No to musimy ruszyć w sumie razem, nie? Wiesz co, żeby nie było problemu potem, nie? Okej. Okay. Nie, no teraz będzie dobrze chyba. Jak ja będę jeden dalej, rządek od ciebie. Tak, bez ale jak ja będę wracał, to się zmigniemy, nie? Musisz pojechać w przód, nie? Być zawsze, wiesz, jeden do przodu, nie? No. Okej. Okay. A kurde. Jakby się puścił, to działa lepiej, nie? No. Fachowa remota. No. Dobra, idzie teraz to? O, teraz to ta. No, idzie. Nie wiem, jak to w ogóle iść. Może trójką będę szedł? O! Ale, nie, mruczy fajnie. Jak się to, jak to w ogóle wyglądają? Trochę się stare świecą te, ale nie, nawet tryb jakoś. A jakie kierunki są? Patrz, kierunki są nawet. Matko jedyna. A, drzwi sobie otwieram w ogóle, o. No i git. Ja nie muszę, ja mam klimę. Nie, ja nie klimy to nie mam niestety, ale i tak lepiej niż w MTZ-cie, nie? Chcesz nowe auto? Nie, dziękuję serdecznie, mamy nowe auto. Mamy już, ja mam Mercedesa, Krzychu ma Golfa, także dajemy jakoś sobie tam radę we dwóch, nie? Nie ma z tym problemu. Ty, ja nawet nie wiem, czy się w sumie to zobaczymy zasiać na odcinku, bo raczej nie chcę robić 40-minutowego odcinka, a chcemy to jakoś fajnie zasiać, więc zrobimy po prostu ile się da na odcinku, a całą resztę zobaczycie potem. I co, po siewach tego, Krzychu pewnie ruszysz już z wołami, nie? No. Bo tam i tam masz do roboty wały i tutaj będziesz miał też do roboty, więc to wiadomo. A potem soja nam została tego do koszenia i w sumie po żniwach, nie? No. Więc fajnie. Zaraz do żynki, można powiedzieć. Będzie robić drzynki, Krzychu? Nie wiem, a chcesz? No można zrobić drzynki. To na tym co będzie robić? No i chlacia, co się robi na drzynkach. A. Możemy tak, bez nawet. No jak, no. Normalnie. Pochlane będzie i git. Dawaj i zrób odcinek, ale to odcinek z chlania. To drunk stream można. O, drunk stream, o bez kitu. Streama zrobić, znaczy odcinki po pijaku nagrać. Ale to będzie ogień. Wyobrażasz sobie takie coś? Nie wyobrażam sobie. Ja sobie wyobrażam, ale to by oddało. Będzie odcinek po pijaku, zobaczycie kiedyś. Ale będzie, witam serdecznie, znaczy siema. Krzysztof, jedziesz czy nie jedziesz za mną? I patrzę, Krzychu jeździ tak, nie? No nic, może było śmiesznie. Jak? Nie no, IRL z rolek i ten, i drunk stream, co nie. Raczej to nie. Nawet nie wiem, to włączyć. Nawet nie wiem, czy to nie byłoby coś, sprawa dla reportera jakaś, nie? W okazji. O, no ale spoko właśnie, bo też ogólnie nie chcieliśmy tutaj jakby od razu wjeżdżać po tym ścieliczku, tylko poprosiłem Krzycha, żeby mi trochę coś talerzował. I teraz to wiadomo, że idzie lepiej jednak, nie? Bo tam tylko troszkę tej gleby ruszamy. A nie tak jak by było wcześniej, że to szłoby jakby nie mogło, nie? Więc tak jest spoko. Przepraszam serdecznie, że mi się wekło. Daję z MT37 1000 zł. Jest 35,5 wystawiony do negocjacji, a ty chcesz dać więcej w okruszeniu? No ciekawy pomysł na targowanie się. Ale będzie odcinek z MTT, co tam oglądajcie, nie? Ja wiem, że on wyjdzie późno, jest ten odcinek, bo jednak trochę to zajdzie się z nim, ale będzie, nie?
Dzięki Krzysiu Agrykultur za pozdrowionka. Okej, okay. My tu sobie elegancko dojeżdżamy do końca. Dobra, wiecie co? Ja myślę, że możemy w sumie ten odcinek skończyć teraz. Nie ukrywam, że dzisiaj trochę mi się śpieszy. A przy okazji też jest 21, więc Krzysiu i tak kończy zaraz streama. Więc, no cóż. My się po prostu chyba będziemy z wami żegnać. Widzimy się na kolejnych odcinkach. Dajcie znać, co się w tym zakupie, czy wam się podoba i czy dobrze zrobiliśmy kupując ten ciągnik za 51 tysięcy. No ale cóż, miejmy nadzieję, że to była dobra inwestycja. Także o, tak się pożegnamy troszkę. O, wyłączę sobie hudy. Tak się pożegnamy w polu, nie? Więc bateria mi się kończy na Kodaku. Dzięki za odcinek, widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się, no i cześć, pozdro. Pa, pa. Trzymano.